Czołem, kochani. Szczęść wam Boże. Czy są takie sytuacje, w których warto być upartym? Chcecie o tym wiedzieć? Tak więc, mała czołóweczka i ruszamy ze Słowem Bożym. Zapewne każdy i każda z was zna historię Mojżesza, tego, który wyprowadził Izraelitów z Egiptu, z tej niewoli, który przeprowadził ich przez Morze Czerwone suchą nogą ku wolności. Ale nie wiem, czy znacie jego wszystkie przygody. O jednej z nich można usłyszeć w trakcie dzisiejszego pierwszego czytania na mszy świętej. Jaka to przygoda? Była to bitwa, którą Izraelici na pustyni stoczyli z takim plemieniem, z takim narodem, z takimi ludźmi, którzy nazywali się Amalekici. O co w tej wszystkim chodziło? Kiedy doszło do bitwy, Mojżesz miał się modlić i mieć ręce wzniesione cały czas wysoko. A że już był starszym człowiekiem, nie miał tyle siły, żeby cały czas trzymać się tak w górze i modlić się z rękoma wysoko wzniesionymi ku niebu. Bitwa trwała cały dzień, aż do wieczora. A on cały czas miał te ręce trzymać. Ci, którzy byli przy Mojżeszu, zauważyli, że kiedy tylko ręce Mojżesza opadały, przewagę brali wrogowie. A kiedy Mojżesz wznosił swoje ręce w modlitwie, wygrywali Izraelici. Tak więc dwaj przyjaciele, nawet i brat w nich był Mojżesza, chwycili jego ręce i trzymali mu jako podpory, by ten cały czas właśnie wznosił swoje modlitwy. Ktoś powie, co to za historia? Ta historia miała uczyć Izraelitów, że wytrwała modlitwa zawsze prowadzi do wygranej. Dziś w Ewangelii czytamy słowa, które zapisał nam święty Łukasz. Posłuchajcie. Jezus powiedział im też przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał, lecz potem rzekł do siebie: chociaż Boga się nie boję, ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie. I Pan dodał: słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czy nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego? I czy nie będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Oto słowo Pańskie. Czy w prawdziwym życiu można być upartym jak osioł? Czasem się śmieję, że niektórzy są tak uparci, że mogliby nawet wziąć udział w konkursie jedzenia muchomorów. Tylko że w takim konkursie nikt jeszcze nie stawił się po nagrody. Z wiadomych przyczyn. Muchomorów jeść nie wolno. Są trujące. Ale tak samo głupi upór jest trujący. Nie pozwala dążyć do tego, co jest dobre. Kiedy się patrzy tylko na siebie. Co innego z wytrwałością. Wytrwałość to przemyślana sprawa. To motywacja w dobrą stronę. Wytrwałość, prawdziwa, dobra, przemyślana, rozważna, prowadzi nas
do sukcesów, do prawdziwych, wygranych rzeczy w życiu. Dziś Chrystus uczy nas wytrwałej modlitwy. Uczy nas tego, by modlić się i prosić, bądź wola Twoja, bo przecież nasz dobry Bóg chce dla nas jak najlepszych rzeczy, a my powinniśmy o to wytrwale się modlić. Niektórzy opowiadają, że święta Jadwiga Śląska była uparta. Ja wolałbym powiedzieć, że była konsekwentna i wytrwała w swoich wyborach. Była żoną księcia Henryka Brodatego. Jako jego żona była księżną. Jej mąż, dobry, pobożny i kochający, chciałby jego żona ubierała się pięknie, wspaniale, żeby wszyscy widzieli w niej najpiękniejszą księżną. Tymczasem nasza Jadwiga chciała żyć ideami chrześcijańskimi, więc wybierała skromność, ubierała się bardzo skromnie. Niektórzy mówili, że prawie jak służąca, nawet nie nosiła butów. Zaniepokojony jej mąż postanowił któregoś razu namówić jej spowiednika, by ten nakazał w ramach pokuty nosić jej buty. Ksiądz spowiednik uznał, że to będzie dobry sposób, więc nakazał nosić księżnej buty. Jadwiga więc nosiła je. Związawszy sznurowadła, zaczepiała je na pasek albo nosiła ze sobą na szyi. Ktoś powie, czy dlatego została świętą? Nie. Świętą została dlatego, bo wytrwała, a nie uparta i konsekwentna była w wielu innych wyborach. Chociażby założyła 2 szpitale, ale dalej widziała, że to nie wystarcza. Było po prostu za mało pomocy dla potrzebujących chorych ludzi, więc wymyśliła i założyła 3 objezdny szpital, gdzie lekarze wybierali się od miejscowości do miejscowości, od wioski do wioski, by nieść innym pomoc. Sama przez całe życie chciała być bardzo pobożną kobietą. Tak więc nawet po śmierci swojego męża wstąpiła do klasztoru i całe życie oddała Bogu, bo była konsekwentna i wytrwała w swojej modlitwie i w dążeniu do świętości. Okej, mam nadzieję, że teraz już wszyscy wiemy i rozumiemy, że lepsze od bycia upartym jak osioł jest bycie wytrwałym, a przede wszystkim wytrwałym na modlitwie. Mam nadzieję, że teraz już mamy jedno wielkie KPW. Także zadanie jest dla Was na ten tydzień. Postarajcie się wytrwale i konsekwentnie modlić codziennie o jedną rzecz, którą sobie dzisiaj może pomyślicie. Zróbcie to przez cały tydzień. Poćwiczcie swoją wytrwałość na modlitwie. Tymczasem dziękuję Wam za wspólny, spędzony czas. Do zobaczenia. Szczęść Wam Boże!